Dzień dobry Państwu. Tym razem witam Państwa z Zachęty, z gmachu Galerii Narodowej Zachęta. Dzisiaj jest wyjątkowa wystawa. Wystawa prac wszystkich, wielu malarzy polskich, którzy się zebrali. I co to jest za wystawa? Otóż to jest wystawa organizowana przez Fundację Brata Alberta. Jest to już organizowane po raz 13. Witam Pana. Jest Pan organizatorem i fundatorem. Po co jest w zasadzie jestem kuratorem tej wystawy. Tak? Jest to 13. edycja, czyli od 26 lat. Towarzystwo Świętego Brata Alberta, które od wielu lat karmi, daje dach nad głową i poczucie bezpieczeństwa wielu tysiącom osób. Nie jesteśmy organizacją codziennej świątecznej pomocy, tylko codziennej pomocy. Codziennej. Od codziennej pomocy czyli jesteśmy. Ciężka codzienna praca. Ciężka codzienna praca. Człowiek wymaga troski i trudu nie od święta, a na każdy dzień. Stąd też jednym ze sposobów na gromadzenie środków na to, żeby móc karmić i też dawać to poczucie bezpieczeństwa, są organizowane wystawy i aukcja dzieł sztuki. Bo ja rozumiem, że ta wystawa tutaj to jest jakby początek tak jest. Drogi, która ta wystawa ma przejechać po całej Polsce, tak? Dokładnie. Wystawa ta stąd pojedzie do Gdańska, z Gdańska do Katowic i z Katowic do Rzeszowa, gdzie 30 marca 2014 roku odbędzie się wielka licytacja tych prac, a całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży tych prac przeznaczymy na chleb dla najuboższych. Takie pytanie, czy te prace będzie można również oglądać na stronach internetowych? Dokładnie, na stronie www.bliźniemuswemu będzie można oglądać na portalu ArtInfo, też to jest taki portal kultury, który również będzie przedstawiał wszystkie te prace. Jak ktoś nie będzie mógł brać udziału w licytacji bezpośrednio, tak, będzie to mógł uczynić przez telefon, bądź też dać zlecenie do nas, do jakiej sumy możemy licytować daną pracę i może stać się nabywcą. To wielka sprawa, drodzy Państwo, kiedy możemy stać się właścicielami tych oto dzieł wszystkich tutaj. To jest 318 prac, 288 artystów. To jest bez wątpienia ewenement, bo są tutaj najwybitniejsi z najwybitniejszych. Są też debiutanci, którzy chcą się przyłączyć do. I to jest piękne, że możemy wspólnie zrobić coś pięknego, coś nadzwyczajnego. Przyprowadziłem pana profesora Franciszka Maśluszczaka, mojego przyjaciela. Od lat już tak długo, że pamiętam, że to chyba dinozaury jeszcze były na świecie. No, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, Franku, twoje tutaj dzieła są? Jest jeden obraz. Wstawaj, szkoda dnia, tytuł. No, czasami mam wrażenie, że ludzie za długo śpią, zwłaszcza malarze, muszą malować. Ale... I ci, którzy potrzebują pieniędzy, żeby kupować po prostu te obrazy, które tutaj wiszą na ścianach w warszawskiej Zachęcie, bo pieniądze tym, którym należy pomagać, są bardzo potrzebne. A ty też się pomagać. I są konieczne. Pamiętasz, pomagam w wielu aukcjach takich charytatywnych, biorę udział. A pamiętasz naszego przyjaciela Antoniego Chodorowskiego, jak on pomagał? No pamiętam, to, zwłaszcza, że on był moim sąsiadem. Moim sąsiadem z tej samej ulicy Ursynowskiej, ale w pewnym momencie zniknął i po prostu wybrał się na Powązki do innego świata. A szkoda, bo... A dlaczego o nim mówimy? Dlatego, że był to fantastyczny człowiek, właśnie człowiek, który pomagał na co dzień. Miał zresztą liczną rodzinę, ogromną ilość dzieci, tak, a z tego wszystkiego... Dziewięcioro. To jest bardzo dużym wyczynem, że wszystkie te dzieci po prostu przepięknie wychowane są i one wszystkie są podorobnie. To nie podorobnie, są no oczywiście. Tak jak mówisz, po prostu one są naprawdę. No nie, no bo to nie ma znaczenia. Zosi, tak. Janka, dzieci. Natomiast powiedz mi, co to powodowało, że tak powiem, oficjalnie, że dałeś tutaj swój obraz? No ja biorę udział od pierwszej aukcji
imienia brata Alberta w Rzeszowie, to jest któraś tam z kolei i we wszystkich edycjach uczestniczyłem. Także w tej również mam czyli już masę obrazów zostało. Wśród tak pięknych, wspaniałych malarzy, obrazów i po prostu ludzi, którzy pomagają innym, tak jak Emil i cały ten Rzeszów. Ale ja widzę, że zaczynają się zagęszczać troszkę atmosfera. Za każdym razem, jak otwieramy wystawę tutaj w Zachęcie, to mam ogromną tremę, ale ogromne też poczucie dumy, że z kilku spraw. No, po pierwsze dlatego, że Państwo przyszliście do nas tutaj, a w dużej części Państwo jesteście autorami tutaj tych prac. No i za to chciałbym przede wszystkim dziękować. Witać Państwa tutaj i dziękować za to, co robicie dla nas. Duma jest dla mnie i z tego, że trochę zasługujemy może na to i rzeczywiście już te 33 lata, jak Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata istnieje, stale się rozwijamy. Stale się rozwijamy. Już jest 66 kół w całej Polsce. Półtora miesiąca temu powołaliśmy nowe koło pod Łodzią, w Zgierzu. Parę dni temu byliśmy na otwarciu nowej placówki w Nowej Soli. No więc mamy takie też trochę satysfakcje, że to, co robimy, jakoś z jakimś uznaniem i potrzebą się spotyka. I to jest ta trochę duma z tego, co nas tutaj gromadzi. Sprawcą jednak tego wszystkiego, co tu jest, no jest ten pan, który tu stoi, Emil Jurkiewicz, który właściwie ta aukcja to jest jego jubileusz, bo to jest 13 aukcja, 13 raz przedsięwzięcie, które kończy się aukcją. To jest napis akcja, trochę się chciałem oburzyć, ale teraz mówię zaraz. To rzeczywiście jest akcja już, to już nie jest jedna aukcja, bo kiedyś to rzeczywiście była aukcja w Rzeszowie, poprzedzona tylko miesięczną wystawą. Teraz już prace Państwa i prace tutaj zgromadzone w całej Polsce próbujemy pokazać. Były we Wrocławiu, dzisiaj są tu w Warszawie, w Zachęcie. We Wrocławiu nie mieliśmy takiego pięknego, takiej pięknej panoramy, bo mieliśmy tylko 100 prac. Prac jest już 300, przeszło, więc tak powiem, skromnie żeśmy we Wrocławiu tą wystawę jakby oglądali. No i chciałbym no chyba już oddam głos, bo cieszę się. No cieszę się, witam, cieszę się i naprawdę oddaję głos tym, którzy tutaj naprawdę mogą coś więcej powiedzieć. To duża i wielka radość z tego, że mogę tutaj, w tym miejscu, mogę się czuć jak gospodarz, pani dyrektor. Drodzy Państwo, dobrze się tutaj czujemy, dobrze się czuje brat Albert. Te dzieła Państwa, które są wokół Was, które są tutaj Waszym wytworem, także jestem ogromnie za to wdzięczny. Drodzy Państwo, to piękna sprawa, kiedy to piękno dla dobra, które tutaj wisi wokół nas, którym się możemy ubogacać, może być potem przełożone na chleb i możemy widzieć, jak dzieci do domu dziecka mogą wrócić jakby na swoje, mogą mieć swoje mieszkania. Ludzie mają poczucie bezpieczeństwa, mają dach nad głową, mają chleb na co dzień, że nie muszą go szukać po śmietnikach. Drodzy Państwo, ubolewam też nad tym, że troszczymy się o wszystko, a o człowieka najmniej. Dlatego też z ogromną radością i życzliwością cieszę się, że jesteście Państwo z tym oto świętym bratem Albertem, bo ja tu naprawdę tylko jestem jakby małym wycinkiem tego i tutaj tak dużo powiedziano o mnie, a ja naprawdę na to nie zasługuję. Drodzy Państwo, to Wy jesteście podmiotem tego wydarzenia i tego, co robimy. To, że czynimy to dobro, to bez wątpienia do nas powraca. To, że możemy to robić, to wielka radość. Drodzy Państwo, nie ma piękniejszej sprawy w życiu, jak móc dzielić się tym, co otrzymujemy. Każdy z nas otrzymuje jakiś dar, talent. Jeśli potrafi się tym dzielić, to
To fantastyczne, ponieważ to jest największa wartość, jaką w życiu możemy dokonywać. Drodzy Państwo, ja chciałem podziękować firmom, które, dzięki którym mamy katalog, dzięki którym możemy te prace wozić logistycznie po Polsce. I mamy takie talerze miłosierdzia. Te talerze dzisiaj chcieliśmy wręczyć osobom takim jak pani Sławomira Łozińska. Bardzo prosimy panią Sławomirę, która od wielu lat z nami jest. Ona nie jest dzisiaj tylko. Co najmniej 15 lat z nami jest. To jest talerz miłosierdzia, który wykonała nam firma Ćmielów. I to bardzo... Proszę go pokazać, ten talerz to taki porcelanowy, piękny gadżet, ale piękny, na którym będzie można sobie na chwilę położyć na stole, położyć opłatę. To będzie... Najpierw ładnie starałam się wszystko opowiedzieć, a potem zostałam za to nagrodzona. Dziękuję bardzo. 15 lat to jest bardzo dziękuję. Prosimy panią dyrektor tego miejsca za ja też pani mamy pominek. Ten talerz miłosierdzia w wydaniu. Bardzo pięknie dziękuję, jeszcze raz gratuluję. Zostanie w zakręcie. Ale mamy też firmy, które z nami działają, drodzy państwo. Firma audytorska we Włodowicach. Pani Teresa z nami jest. Pani szefowa firmy audytorskiej. Chyba ją widzę tam na końcu. Pani Teresa, bardzo prosimy do nas. Tak, zapraszamy do nas tutaj po odbiór talerza miłosierdzia, ponieważ o bagaż tam. Prosimy do nas tutaj. Tereniu. Ja podejdę. Pozwolimy pan sobie wręczyć na ciebie ten talerz. Nie chcę podejść, to ja podejdę. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Teresy. Pana Tadeusza Pietrasza. Oczywiście mamy firmę ICM Polfa, która z nami jest od wielu, wielu lat. Początku chyba, tak myślę, że chyba od początku. Tadeusz, bardzo ci dziękujemy za cały trud i to, że nam pomagasz. Dziękuję bardzo, ale naprawdę nie zasłużyłem. Chcemy również podziękować Robertowi Chrudniowi, który oczywiście z nami jest zawsze, tylko na telefon zawsze Robert jest do naszej dyspozycji. To wielki artysta już teraz. Krzysztofem Pendereckim na co dzień. Emilowi bardzo serdecznie podziękować i panu prezesowi, bo działałem prawie od samego początku i pamiętam bardzo często Emil właśnie jak jeździł, męczył się można powiedzieć, bo to nie jest tak łatwo organizacyjnie wszystko przygotować, to przyjeżdża do Leżajskiej, ja wtedy grałem tam na organach, nagrywałem płyty na Podkarpaciu i tam nawiązała się taka nasza właśnie współpraca artystyczna w Łańcucie, również w Pałacu odbywał się koncert, że ta sztuka zawsze, ten brat Albert, malarz, artysta, zawsze nam gdzieś był blisko właśnie to miłosierdzie właśnie poprzez sztukę. Cieszę się, że mogę od samego początku również w miarę swoich możliwości wziąć udział. Dzisiaj jest z nami też młoda solistka Anna Zagrańska. Jeszcze dla państwa zaśpiewamy i zagramy. Dziękuję bardzo. Otworzyliśmy przed chwilką wystawę brata Alberta, wystawę wszystkich dużej ilości polskich artystów plastyków. Obrazy będą przeznaczone na licytację na rzecz charytatywne dla Fundacji Brata Alberta. A ze mną w tej chwili są moi koledzy i przyjaciele. Jest pan prezes z Polskiego Związku Plastyków Okręg Warszawski, jest pan kierownik pracowni litografii, doświadczalnej pracowni litografii imienia Picasso, pan Newelski. Oraz prezes też ma nazwisko? Też, a prezes ma również nazwisko. Przypominał się już wielokrotnie, bo w naszych audycjach występował. Oraz ten, kto się w tej chwili się odezwał. To jest nie ma nazwiska, bo się nazywa Dominik. Dominik Tomasz, bardzo znany, jego ojciec był on również. I syn. I syn. Proszę państwa. Drugi syn jeszcze. Proszę państwa, to, że to się... Tobie żeś nie powiedział. No i ja zawsze prowadzę tę audycję. On jest w pracy. Ja jestem w pracy. Ale za pieniądze. Nie za pieniądze. No, ale pójdzie pewnie. To robimy. Proszę państwa, to, że się udało dzisiaj to zorganizować, to jest duże osiągnięcie, to jest cud, jak powiedział mi Andrzej, ale może powiesz o tym, jak to się wydarzyło, bo ty byłeś winowajcą tego wszystkiego. No nie, ja to sprzątam, bo po prostu w Warszawie ja zbieram obrazki, a Emil prezes zbiera po całym kraju. No i
Kuba fajnych, wybitnych artystów daje na tą zupę dla biednych, na mieszkania, na wszystko. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, bo tam już na pewno ktoś mówił. Tak. Chciałem powiedzieć, że zachęta, teraz jest wystawa brazylijska. Galeria Narodowa pokazuje sztukę brazylijską, natomiast sztuki polskiej nie było tutaj od jeszcze czasów komuny, czyli od 1988 roku. Czyli my, żeby ludzie nas zobaczyli, no w zasadzie kuchennymi drzwiami weszliśmy. Bo tak to nie mamy szans tutaj wystawić. Nasze środowisko tutaj nie istnieje. Co pan prezes? Zaistnieje Jacek Meflankiewicz, bo prezes powiedział, prezes okręgu i słusznie. Taka moja funkcja, prezesem się bywa, artystą jest się. I co do zachęty, co do Galerii Narodowej, to ważne. A mogę się zaobronić, proszę Państwa, pan prezes jest znaną twarzą, występował u nas już wielokrotnie w telewizji. Wszyscy znają tego znakomitego malarza. Dziękuję Janku Urocze, to z swojej strony. W każdym razie ja mogę powiedzieć tak, że cieszę się, iż nawet tymi tylnymi drzwiami, ale taka sztuka zaistniała tu w Galerii Narodowej. Myślę, że już nieodległa przyszłość umożliwi prezentację środowiskową najlepszych dokonań polskich twórców działających w obszarze współczesnej sztuki, powiedziałbym, w takim klasycznym zobrazowaniu, bo na to jest ogromne zapotrzebowanie i tego nie można a priori odrzucać. A propos tej przepięknej wystawy i tej zakończonej aukcją za kilka miesięcy, bo czas jest bardzo szlachetny, jesteśmy w tej zachęcie właśnie z okazji takiej pewnego, powiedziałbym, wkupienia się w nieuchronny proces wsparcia dla tych twórców, dla tych najuboższych, w stronie brata Alberta, ponieważ to artyści przekazują bardzo znaczną wartość. Ja pomijam wartość stricte artystyczną, ale to są koszty wykonania dzieła. To też warto o tym podkreślić, bo prosi się często na różne aukcje, na leczenie, na dzieci. Jest tysiące powodów, dla których takie aukcje mają sens. Tam są przekazywane czasami jakieś finansowe środki. Tutaj artyst, ale i konkretne, materialne wsparcie. Ale to mniej istotne. Nie. Tomaszu, twoje dzieła, które tutaj są prezentowane, są również jakby troszkę umacowane w religii, prawda? Bo to, co ty robisz, to się nazywa litografia, tak? Zrobiłem, to jest Biblia Leopolity i to była praca na konkurs ogłoszony przez Warszawskie Muzeum Drukarstwa, które zresztą ten konkurs jest co roku. Po prostu trzeba zilluminować taki starodruk właśnie tekst biblijny. Ale żeby Państwo się uświadomili, jaka jest, że ludzie nie bardzo sobie wyobrażają, albo mało zresztą na ten temat wiedzą, jaki jest ciężki i długi proces powstawania dzieła oprócz merytorycznej strony, czyli opracowania jakiegoś tematu. Później jest cała strona techniczna. I tutaj właśnie panowie Andrzej i Tomek mogliby coś na ten temat powiedzieć. Sama sprawa na techniczna przenoszenia tych potężnych kamieni. To są techniczne sprawy, powiedzmy, każdy ma swój krzyż. Tak, to z jednej strony. Przenoszenie nie odgrywa. Z jednej strony, ale z drugiej strony pomysł sama turysta do nas. Bo Andrzej robi muzykę, ty robisz... Też robię muzykę, ale nie, to są rzeczy jakby nie takie istotne. Ja myślę, że generalnie, zwłaszcza, że uprawiamy obaj z Andrzejem litografię barwną, to co rzeczywiście jest takie może ciekawe właśnie, że my musimy malować warstwami. Tu nie ma jak w malarstwie olejnym, że mamy
paletę, pędzel mieszamy i tego mam, i mamy prawo do retuszu. Tutaj właściwie położony kolor jest raz na zawsze. Można go przykrywać, można go mieszać przez laserunki, przez różne te, ale to jest właściwie ta nasza techniczna i to, co Janek mówi, że to jest rozłożone w czasie, bo to prawda. Ale ja myślę, że wróćmy właśnie tu, gdzie jesteśmy, czyli do tej naszej wystawy, tak, która jest wyjątkowa pod wieloma względami. Pierwszy wzgląd jest taki, że Emilowi udaje się, co dwa lata jest to. Częściej oczywiście się nie da, rzadziej może by się udało, ale też nie każdemu. Jemu się udaje co dwa lata zebrać naprawdę potężną petardę świetnej polskiej sztuki. Owszem, Andrzej ma gigantyczne zasługi tutaj, jeżeli chodzi o Warszawę, ale tak ujmując to globalnie, to rzeczywiście to imponuje, bo proszę sobie wyobrazić, że tego jest tu ponad 300 prac, prawie że 300 autorów na w sumie niewielkiej przestrzeni trzech sal, z czego jedna, ta pierwsza, to jest naprawdę niewielka. To jest oczywiście wywieszone w takim duchu i stylu pinakoteki, czyli prawie że od podłogi zawieszone do sufitu. I żeby to zrobić, nie osiągając efektu chaosu kompletnego, to jest wielka rzeczywiście sztuka. Bo oczywiście można było to zrobić bardzo prosto, to znaczy grafika osobno, rzeźba osobno, malarstwo z podziałem na abstrakcję, portret, pejzaż, kwiaty i tak dalej, ale to by było strasznie nudne i bardzo monotonne. Tutaj udało nam się, mam nadzieję, stworzyć właśnie, owszem, bardzo zróżnicowany zestaw, ale jednak nie chaotyczny. Amen. Amen. Alleluja. Alleluja. Proszę Państwa, wyjątkowa dzisiejsza audycja jest moja. Teraz przeniesiemy się do sal, gdzie właśnie za chwilę odbędzie się koncert Oldtimers. Stary dobry jazz. Stary dobry jazz. A Państwa wszystkich zapraszam, bo wystawa będzie jeździła po Polsce. A w Polsce dziś... będzie do 5? W Warszawie, przepraszam. Do 5 stycznia. Natomiast później będzie Kraków, Gdańsk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możecie to Państwo zobaczyć na stronach internetowych Fundacji Brata Alberta. W Warszawie, dla przypomnienia, w Galerii Narodowej Zachęta. Thank you.